A czy ty jako aktorka też odczuwasz to, że mamy pandemię? Coś się zmieniło w twoim zawodzie, w tych propozycjach, które się pojawiają? No ja akurat jestem złym przykładem, ja nie narzekam. Jako, że sobie wypracowałam ten mój drugi zawód, lektorstwo, to nawet jak w pewnym momencie na początku pandemii wszystko zamknięto, w sensie i plany zdjęciowe, to ja tego nie odczułam, bo akurat jeszcze 2 razy więcej nagrywałam książek. A potem to się wszystko jakoś tam poluzowało, w tym sensie, że znaleźli sposób na to, żeby rzeczywiście móc kręcić te, w moim przypadku, seriale. No i grałam tak, jak grałam, nawet zrobiłam taki tam fajny serial, mamy to. Więc ja nie narzekam, nie odczułam skutków, ale wiem, że koledzy aktorzy bardzo narzekają i współczuję. A myślisz też właśnie o audiobookach, albo może o też zajęciu się tak szerzej, częściej lektorstwem? Ja nagrywam audiobooki. Ja jestem bardzo czynnym lektorem. Przeczytałam dużo, dużo, dużo książek. Wczoraj liczyłam bez kitu. Na samej audiotece mam 68 książek. No, także tak, no myślę o tym, bo dorobię to. To codziennie nagrywam i w ogóle. Jak nie jestem na planie, to jestem codziennie w studiu. Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje. Jakby bardzo dużo ich spływa. No i tak wydaje mi się, że gdyby lektorstwo było aktorstwem, to byłabym gwiazdą.